Kilka razy już zetknąłem się z pytaniami, czy aparatem Micro 4 trzecie da się robić zdjęcia profesjonalnie na takich imprezach jak śluby, chrzty i tym podobne. Odpowiedź brzmi: oczywiście, że się da. Od czego to zależy? No w pierwszym rzędzie od fotografa, od jego znajomości rzeczy. Ale jeżeli chodzi o sprzęt, oczywiście też ma on pewne znaczenie. Jasne, że dobrze jest mieć możliwie najlepszy aparat, ale każdy wie, że kluczową rolę grają tutaj obiektywy, a jeżeli chodzi o obiektywy, to my w systemie Micro 4 trzecie mamy bardzo dobrze i dzisiaj porozmawiamy sobie o tych obiektywach, które w tego typu imprezach sprawdzą się bardzo dobrze. Z założenia będą to jasne obiektywy stałoogniskowe. Oczywiście to nie znaczy, że nie można fotografować zoomami. Można i o jednym nawet na końcu wspomnę. Natomiast musimy pamiętać o tym, że przynajmniej na chwilę obecną, czyli w końcówce roku 2021, jeżeli chcemy mieć dobre warunki, efekty. W gorszych warunkach oświetleniowych, im jaśniejszy obiektyw, tym lepszy. Więc ograniczamy się do jasnych obiektywów stałoogniskowych i zaczniemy od Olympusa. Oczywiście najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o Olympusa, który już się nazywa właściwie OM System, jest jego seria Pro. Mamy tutaj trzy fantastyczne obiektywy: 17 mm, 25 mm oraz 45 mm, wszystkie f1.2. Są to świetne obiektywy, które charakteryzują się rewelacyjną jakością wykonania, jeżeli chodzi o kwestie mechaniczne, oraz znakomitą optyką. No i właśnie ta jasność 1.2, która tutaj robi całą robotę. Nie są to obiektywy tanie, to jest linia Pro, a więc one kosztują po parę dobrych tysięcy za sztukę. Natomiast jeżeli szukamy narzędzia do pracy profesjonalnej, są absolutnie warte swojej ceny. Czy potrzebujemy od razu wszystkie? Niekoniecznie. Można do fotografowania tego typu imprez podejść na dwa sposoby. W skrócie, albo używamy jednego obiektywu, którym robimy całą imprezę, albo mamy kilka obiektywów, które zmieniamy w zależności od potrzeb. Jednak musimy pamiętać o tym, że okoliczności nie zawsze pozwalają nam na zmienianie obiektywów. Często po prostu nie ma na to czasu. Potrzebujemy łapać chwilę i często naprawdę nie ma czasu na zmienianie obiektywów. Można sobie poradzić w ten sposób, że mamy drugie body, drugi korpus, na którym mamy założony drugi obiektyw, to znaczy na jednym korpusie mamy założony na przykład szeroki standard, a na drugim coś długiego, portretowego. Ale nie zawsze nas stać na dwa aparaty i wtedy lepiej, wygodniej, bezpiecznie jest pracować jednym obiektywem. Jakim? Najczęstszym wyborem wśród fotografów jest szeroki standard albo standard, czyli coś w okolicach 35 mm albo 50 mm dla pełnej klatki, a więc u nas to będzie powiedzmy 17 mm i 25 mm. Ja osobiście skłaniałbym się ku tej pierwszej możliwości, dlatego że wolę złapać szerzej, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z obiektami czy pomieszczeniami, które nie są specjalnie duże, ale to jest w ogromnej mierze kwestia indywidualnych preferencji i ktoś może mieć na ten temat zupełnie inne zdanie. Niemniej 17 mm f1.2 serii Pro Olympusa sprawdziłby się w takim zadaniu doskonale. Jeżeli jednak z jakiegokolwiek powodu nie chcemy wydawać kilku tysięcy złotych na jeden obiektyw, to możemy pomyśleć o wersji tych obiektywów ze światłem 1.8. To są też bardzo dobre obiektywy, nie są aż tak jasne. Ogniskowe są te same, czyli 17, 25 i 45 mm, wszystkie 1.8. Też się dobrze sprawdzą. Co prawda, będziemy prawdopodobnie musieli troszeczkę podnieść wartość ISO w niektórych przypadkach. Bo jeżeli chodzi o czasy otwarcia migawki, to mogą być dokładnie takie same. Ale moje doświadczenie jest takie, że 1.8, przesłona 1.8 to już jest wystarczająco jasno, żeby sobie poradzić w znakomitej większości przypadków, jeżeli chodzi o tego typu imprezy. Ciekawym wyborem, który mógłby się bardzo dobrze sprawdzić w takim zastosowaniu, jest też nowy obiektyw OM System, czyli 20 mm f1.4. 20 mm, czyli 40 mm, to może być taki złoty środek. f1.4 to też już jest wystarczająco jasno, no więcej niż f1.8. Jest to obiektyw, który przynajmniej patrząc, sądząc po testach dostępnych w internecie, daje przepiękny obrazek, więc też może być bardzo ciekawą alternatywą i z całą pewnością jest godny rozważenia i sprawdzenia, jeżeli tylko będziecie mieli taką możliwość. Ale idziemy dalej i pomyślmy sobie, co ma nam do zaoferowania Panasonic. Tutaj niestety nie jest tak prosto jak w przypadku Olympusa, który ma do zaoferowania dwie linie świetnych obiektywów o klasycznych ogniskowych. Jeżeli chcielibyśmy szeroki standard, to mamy na przykład 15 mm f1.7.
To jest bardzo dobry obiektyw. 15 mm, czyli odpowiednik 30 dla pełnej klatki, trochę szerzej niż 17 u Olympusa, ale to się w pewnych sytuacjach nawet może lepiej sprawdzić. Na pewno nie postrzegałbym tych 15 mm jako wadę. F1.7 to nie jest jakoś bardzo jasno, ale jest wystarczająco jasno i powinien się ten obiektyw dobrze sprawdzić, szczególnie z korpusami Panasonica. Standard, jeżeli chcemy tanio, 25 mm F1.7, jeżeli chcemy wydać trochę więcej pieniędzy, 25 mm F1.4 Panasonic Leica. Bardzo przyzwoity, dający fajny, ciekawy obrazek, lekko vintage'owy obiektyw, który też już jest wystarczająco jasny i często jest polecany przez fotografów używających właśnie systemu Panasonica. Dalej, portretowo, albo 42,5 mm f1.7, albo 42,5 mm f1.2. Pierwszy obiektyw jest stosunkowo tanim, niedrogim obiektywem, to jest tańsza wersja Lumix. Drugi, już zdecydowanie droższy, ale wręcz legendarny, jest to jedno z najciekawszych szkieł w ogóle w całym systemie. Dość ciekawym rozwiązaniem mógłby też być 20 mm f1.7, bardzo dobry optyczny obiektyw, bardzo ostry, może nie jest najszybszy na świecie, jeżeli chodzi o ostrzenie, ale obrazek z niego jest naprawdę ok i też można go wziąć pod uwagę, choć powiem Wam szczerze, że mimo wszystko wolałbym troszeczkę szerszą ogniskową. 20 mm, podobnie jak 25 mm, to w pewnych sytuacjach, przynajmniej w moim odczuciu, może być trochę za wąsko, szedłbym jednak w jakiś szerszy standard, jeżeli mielibyśmy wybierać jeden obiektyw. No i wreszcie Sigma. Sigma wypuściła jakiś czas temu serię trzech obiektywów, bardzo przyzwoitych, o świetnej relacji ceny do możliwości. Wszystkie mają światło 1.4, a ogniskowe mają dość ciekawe, zostały one projektowane pierwotnie pod systemy APS-C, a więc nie są to zupełnie typowe ogniskowe dla Micro 4 trzecie, ale też się mogą bardzo dobrze sprawdzić. 16 mm f1.4, 30 mm f1.4 i 56 mm f1.4. Ja sam mam dwa z tych obiektywów, konkretnie 16 i 56, i muszę Wam powiedzieć, że one się bardzo przyzwoicie sprawdzają na imprezach typu chrzciny czy wesela. Jeżeli chodzi o kościół czy urząd stanu cywilnego, używam 16. 56 właściwie zakładam tylko na sali i to też w zależności od sytuacji i potrzeb, ale ta dusza ogniskowa, bo to jest przecież 112 mm dla pełnej klatki, pozwala mi odejść troszeczkę dalej od gości i być nieco bardziej niezauważonym, co procentuje tym, że ludzie się nie wstydzą obecności fotografa, nie zdają sobie często sprawy, że są fotografowani i wtedy te fotografie wychodzą bardzo naturalnie. I to jest wielka zaleta dłuższych ogniskowych. Osobiście lubię dłuższe ogniskowe i lubię nimi pracować. Myślę, że 30 na sali też mogłaby się bardzo przyzwoicie sprawdzić. To jest taki troszeczkę dłuższy standard. Nie miałem do czynienia z tym obiektywem, oglądałem jedynie testy dostępne w internecie, ale z tego co widziałem, to jest to ciekawy obiektyw o bardzo fajnym obrazku i na sali też mógłby się bardzo przyzwoicie sprawdzić. Jako szkło trochę ogólne, standardowe, a trochę portretowe. Celowo nie wspomniałem o obiektywach o szerszych ogniskowych, np. 12 mm, czyli 24 dla pełnej klatki, ponieważ one są stosunkowo rzadkim wyborem wśród fotografów zajmujących się fotografią ślubną czy w ogóle eventową, co nie znaczy, że się ich nie używa w ogóle i że się nie przydają w pewnych sytuacjach, oczywiście, że tak. A więc obiektywem, który mógłby się świetnie sprawdzić, a który ma właśnie taką ogniskową, jest Panasonic Leica 12 mm f1.4. Obiektyw drogi, ale świetny optycznie, dający przepiękny obrazek. Wart rozważenia. Ale wspomniałem na początku, że wspomnę o jednym obiektywie, który nie jest obiektywem stałoogniskowym, a w mojej opinii mógłby się nieźle sprawdzić jako obiektyw dla fotografa fotografującego tego typu imprezy. Mam na myśli 10-25 Panasonic Leica F1.7. Obiektyw drogi, obiektyw stosunkowo duży i ciężki, projektowany przede wszystkim z myślą o wideo, ale sądzę, że ten nietypowy zakres ogniskowych, czyli 20-50 dla pełnej klatki, mógłby być bardzo użyteczny na imprezach typu śluby, chrzty i tym podobne. Czasami potrzebujemy tego szerokiego kąta, a jeżeli jednym ruchem możemy przejść do ogniskowej standardowej, to jest to jednak ciekawa i nęcąca możliwość. Powiem Wam, że chętnie bym przetestował kiedyś ten obiektyw w tego typu sytuacjach. Sądzę, że mógłby się sprawdzić bardzo dobrze, tym bardziej, że jest świetny optycznie
1.7 uważam, że jest wystarczająco jasno. Jeżeli będę miał kiedyś taką możliwość, przetestuję ten obiektyw i chętnie podzielę się obserwacjami i doświadczeniami. Dostępność i ceny wszystkich wspomnianych obiektywów możecie sobie sprawdzić w opisie filmu, tam znajdziecie linki do serwisu Ceneo. Pomożecie mi rozwijać kanał klikając w przycisk subskrybuj, a jeżeli chcecie postawić mi kawę, też jest taka możliwość, link w komentarzu i w opisie filmu. Dziękuję Wam, do zobaczenia, cześć!